Las chiquitas. Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja przepraszam, że późno. Ja z roboty wrócił. Ja z gazety i z ogłoszenia. Tak, a jaki pana samochód interesuje? Ten, Mitsubishi te. Tak, słucham pana. Zapraszam jutro, jeżeli pana interesuje. Że co? Zapraszam jutro, jeżeli pana interesuje. Ale ja się chciał wypytać, panie, o taką z grubsza. No, co mogę panu odpowiedzieć? No, mów. Co to za auto? No. To jest 8-8 rok, jeden silnik, 1.8 benzyna, gaz, sedanie, srebrny metalik. A to ten takim chłopczyc jeździł, bo syn mi podpowiada, że... Ja nie wiem. To ten Lancer, tak? Lancer, nie, to jest Galant. Galant? Mitsubishi Galant. A to ja bez... Tak. A Galanty teraz jak chodzą? To znaczy panu chodzi o cenę? Tak. Proszę pana, Galanty jak chodzą? Chodzą jakieś 8 tysięcy, 8-8 rok, jakieś 8 tysięcy, w zależności od stanu jeszcze. Dobra, panie, jak ja bym dał Ursusa na przykład na ten, on 9 wart, bo mi mówił, że 9 wart, w rozliczeniu i ładę samarę. Proszę pana, mi się wyświetli pana numer, o której wtedy pana mogę zadzwonić. A ładę samara, który rok? 9-2. Z gazem czy bez? Z gazem. I wszystko, i zapachy są, i pokrowce, kopłaki też są założone, upony zimowe, co tam jeszcze, syn naklejek kupił, GTI. Też z tyłu ma naklejkę Pioneer na szybie. Mówię panu, taka Łada, że szok. No ale chcę coś większego, jakiego mi ta sobie... A pan skąd dzwoni, przepraszam? Proszę? Skąd pan dzwoni? Z Szelewa dzwonię. A gdzie to jest mniej więcej? Znaczy to do pole w prawo, tam koło wójta jak się skręca. Gdzie? Koło czego? Za chatą wójta, tam skrzyżowanie jest. I tam wprost, i o. A pan powie, a ten Ursus, co to za... który to jest rocznik i jaka pojemność? To jest ten, ma na pojemności napisane 3600... Ale to jest 330, 360? 360 Ursus, łód malowany, czerwony, taki kolor. Przyczep mogę dołożyć jeszcze. A który to jest rok? To jest 8-7. Proszę pana, o co jutro do pana mogę zadzwonić? Jutro? Tak... o 15. Ja jutro do pana oddzwonię. Dobra, ale jak ja bym Ursusa dał, to ja bym Samary nie musiał dawać już, tak? To byśmy się jakoś... Proszę pana, ja muszę to przemyśleć. Dobra, jakby co, to ja jeszcze brony tam pięcioskibowe dorzucę. Bo mi sam pola nie mam. Unia się zbliża, mi się nie opłaca burakoło trzymać. Ja bym wziął samochód, czy... Rozumiem pana. Ja się zastanowię i jutro do pana oddzwonię, koło 15. No bo mi się nie opłaca mi się. Rozumiem, ja no. Pana rozumiem. Nie, kiedyś ja miał trzodę i hodowałem wszystko. Buraki, krowy, miał cielęta. Nic, wszystko się nie opłaca, nic. Ja do mleka, do złotówkę muszę dopłacać jeszcze. No wie pan, takie czasy. Takie... Panie, no żebym ja teraz dzieci karmił serwatko, to nieprawdopodobne, ja nie mam, ale no samochód muszę mieć. Bo sąsiad kupił, też Mitsubishi, ja mu pokażę, że ja też mam, Ursusa sprzedam, a Mitsubishi będę jeździł. Dobrze, proszę pana, jutro do pana oddzwonię koło 15 i pomyślimy. To ja przyjadę ciągnikiem, jak gdzie pan powie. Ropy, panie, najlepiej... Jaka to jest miejscowość, jeszcze pan raz powie? Suszelów. Strzelów? Tak. To jest koło jakiej większej miejscowości? Koło Cynopola. A jeszcze większa miejscowość? Tako w granicach Radomia. Aha, koło Radomia, okej. Okay. Proszę pana, jutro do pana odzwonię koło 15. Dobra, a słyszy pan? Tak. Jak ja bym ten ciągnik dał, czy te brony bym sobie zostawił, bo może sąsiadowi bym sprzedał. Bo ja bym się wygadał. Jutro do pana zadzwonię i porozmawiamy. No ja się za bardzo tego, bo ja chcę mieć Mitsubishi i ja bym za bardzo, że brony, żebym powiedział, że dodam. Jednak bym brony zostawił, bo one tyle mi hektarów pola zaurały.
Ja bym się na nie w niedzielę popatrzył, podotykał jeszcze raz. To... Dobrze, proszę pana, jutro zadzwonię i ja to muszę przemyśleć. Dobra. Okay? Bez broń, dobra. Bez.